Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z The Planet Crafter. I co dzisiaj będziemy robić? Po pierwsze, dzisiaj będę chciał wyruszyć znów w podróż. Zapytacie, po co? Shiro, po co chcesz wyruszyć w podróż? No chcę wyruszyć w podróż po to, żeby pozaznaczać wszystkie te punkty, które już mamy mniej więcej zrobione. Bo tak jak widzicie tutaj, jak sobie to oddalimy, no to widać punkty, które ogólnie zaznaczamy, typu jakieś tam niebieskie, straty, taty i tak dalej. Więc tak, to z pewnością będę chciał się zrobić. Dodatkowo, usuniemy sobie wszystkie cleary, żeby one się nam tu nie mieszały. Wydaje mi się, że tak będzie dosyć dobrze do zrobienia. No i co? Chyba czas zacząć, no nie? No bo i tak czekamy, aż nam się zaraz tam zrobi jakiś upgrade. Coś nam się odblokuje, nie pamiętam dokładnie co, ale coś na pewno. Dobra, więc tak, czas odstawić robaki. Mówię to jakbym, nie wiem, był jakimś dealerem albo coś, ale nie jestem. Dobra, odstawiamy to. Weźmiemy sobie coś do jedzonka, bo widzę, że nam tego żarełka brakuje. Troszku nam brakuje tego żarcia. Widzę nadal, że jest delikatnie ten mikrofon znów za mocno ustawiony. Dobra, chyba teraz powinno być dobrze. Oj, no nigdy nie dojdę po tym formacie z tym mikro. Naprawdę chyba nigdy już nie dojdę. Zbreźniluchy, tylko nie chodzi o takie dochodzenie, tylko bardziej chodzi o mikrofon. Zbreźni ludzie. Ja wiem, co wymyśliliście. Doskonale wiem, co wymyśliliście. Więc tak, wyruszamy. Tu widzę, że sobie żabki oczywiście siedzą. I powoli będziemy szukać tych kończących kluczy, bo nam naprawdę niewiele zostało już do zakończenia gry. Jest już naprawdę bardzo niewiele. Bardzo niewiele. Więc będę chciał to sobie poogarniać. Wierzę, że wszystkie wraki mamy już wykończone, zrobione na 100% i więcej nam to już nie będzie potrzebne w żaden sposób. Wierzę, ale czy tak jest? No niestety, ale pewnie przekonamy się dopiero na końcu rozgrywki. Chyba. Zresztą nawet nie musimy tych wraków teoretycznie zwiedzać, bo jeżeli będziemy chcieli sobie coś pozwiedzać, będziemy chcieli sobie jakieś surowce dodatkowe jakoś tam ogarnąć, no to przecież bez problemu, przecież możemy sobie po prostu włączyć portal i po problemie. Dobra, ciebie musimy też odznaczyć. W ogóle coś mi się pokazało. Kiusiu mały. Czy tutaj było coś? To jest dobre pytanie. Czy tu coś było takiego do zbierania? Tu był. Okej. Okay. To trzeba oczywiście sygnalizator postawić. Sygnalizatory były gdzieś tu. Dobra. I to jest ołtarz opiekuna. I ten ołtarz niech będzie może koloru czerwonego, czy może fioletowego? Nie, fioletowy jak Shiro. Pierwszy. Czyli jeden już mamy. Jak to wygląda na mapie? No w miarę to widać. Myślę, że to nie jest jakiś większy problem. Myślę, że się pokapujemy, o co z tym chodzi. Dobra. Drugi ołtarz był... No na pewno nie tu, bo tu nic nie znaleźliśmy niestety w tych kanionach. Tu nas trochę oszukali. Idziemy bardziej w tą stronę. Szkurde, tych motyli jest tu sporo. Teratokeny non stop nam rosną. W ogóle będę chciał niedługo pewnie coś dokupić. Ile w ogóle mamy teratokenów? Tak afae. 17 tysięcy. Nie jest źle. Jeżeli chodzi o nasze teratokeny, więc spoko. Ale no też jakoś najlepiej nie jest, prawda? Mogło być lepiej. To jest skrzynie? Ale ja mam wzrok piękny. Ło! A mówią, że jestem stary. Na Discordach mówią mi, że jestem stary. Rozumiecie to? Shiro stary. O, tu jest. Dobra. Tu jest druga. Niestety tu też już nie ma nic, więc sygnalizatorek leci. No może... Ej, sygnalizator, proszę się uspokoić. I tu damy sobie dwójeczkę. To już jest drugi. Tam w ogóle widać, gdzie jest nasz biom, gdzie sobie zrobiliśmy te drzewka. Bardzo śmiesznie to wygląda.
Bo tak, tam chyba nic nie było, bardziej bym kierował się w tą stronę. I zobaczcie w ogóle, w jakim to rozprzestrzenianiu jest. Tu jest jedno, tu jest drugie. Bardzo blisko siebie. Bardzo blisko siebie, więc wydaje mi się, że te klucze opiekunów mogą być troszeczkę niezbyt logicznie porozrzucane. I obawiam się, że naprawdę mogą być te klucze po prostu w miejscach takich ciasnych. Co to jest? No to żaby. Myślałem, że to może, nie wiem, kryształy leżą? A mi się wkurzył wtedy, że to były kryształy, jak nie widziałem. Dobra, tu nic nie ma. Idziemy do kolejnego cleara. No i tak, no tutaj kurde nic nie było. To już w ogóle mamy obszukane całe chyba. Si papa. Dobra, ciebie oczywiście rozwalamy. Co do mojego remontu, moje miśki kochane. To w ogóle chyba też był klucz, tak, tu też był klucz. Co do mojego remontu, miśki kochane. Naprawdę jestem już na wykończeniu, że tak powiem, już meble składam w pierwszym pokoju, więc jest naprawdę dobrze. Jest naprawdę dobrze. Jeżeli chcielibyście zobaczyć mniej więcej, co ja tam sobie robię, jak robię i tym podobne, no to oczywiście zapraszam was na naszego Discorda. Bo na naszym Discordzie no, w ogóle gadamy dniami i nocami, co jest bardzo świetne. Naprawdę, no, community mamy zarąbiste. Nic tam się, żadnych kłótni, tych rzeczy, chociaż mamy jakieś tam dyskusje, no to nie jest tak, że my się ze wszystkim zgadzamy. Zresztą ze mną też nie zgadzacie we wszystkich aspektach, bo ja mam akurat charakter dosyć, no może nie dziwny, ale taki mocny. Ja jestem ogólnie charakternym człowiekiem, honorowym jak cholera i uwielbiającym kłótnie, ale nie. Uwielbiam dyskusję, uwielbiam z ludźmi dyskutować. Uwielbiam kogoś przekonywać do swoich racji, chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że nie zawsze mam tą rację. Dlatego, jeżeli ktoś próbuje mnie przekonać, no to ja jestem oczywiście skłonny również do polemiki w tym aspekcie. No i tak na przykład na Discordach dosyć często mamy tam jakieś, że tak powiem, pokoleniowe niuanse. To jest moim zdaniem bardzo fajne, bo dzięki temu widać różnicę między na przykład moim starszym pokoleniem, no bo jestem z rocznika 9-4, więc no stara dupa ze mnie. Nie jestem stara dupa, żartuję oczywiście. Wypity. Nie jestem stara dupa, wyglądam na 20 max. Ale, no jednak te nasze pokolenie, to jest motylek złoty. Nasze pokolenia, no różniły się pod względem wychowania. Teraz moim zdaniem to wychowanie jest takie dosyć prywolne. Nie mówię, że to źle, na pewno macie więcej, jako osoby młode macie więcej takiej swobody w podejmowaniu różnych decyzji i ewentualnie działań, co jest też oczywiście fajne, bo uczycie się na własnych błędach, aczkolwiek to nasze wychowanie było inne, dlatego fajnie zobaczyć takie właśnie różnice pokoleniowe. Na pewno na Discordzie tutaj jest osób multum, od naprawdę takich najmłodszych, chyba nawet 12-11 lat, bo osoby 32, dobrze pamiętam? Pod Rabbit na przykład. Wiem, że to oglądasz, więc jeżeli przekonałem twój wiek, to przepraszam, ale ja naprawdę mam pamięć złotej rybki. No ja sam mam 30, więc no my jesteśmy takie stare dupy już tak naprawdę na Discordzie, aczkolwiek można z nami o wszystkim i na każdy temat pogadać, co jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. Więc oczywiście, jeżeli chcecie, to zapraszam was na tego Discorda. Macie link oczywiście w opisie. Dołączajcie, jeżeli coś tam nie działa, nie chcę wam dać jakiejś rangi czy coś, piszcie w temacie pomocy, bo ja czasem po prostu zapominam bota włączyć, jak na przykład coś robię. I czasem wychodzi tak, że bot nie działa. Bot nie działa i po prostu nie daje rang. A wystarczy go włączyć. Więc to dla mnie nie jest akurat problemem, no ale hostuję go na prywatnym serwerze, dlatego nieraz jak coś tam robię, przy resetuję komputer, powinienem go tam znajdować i to jest problem. Ale, czy problem, taka mała niedogodność bardziej, to prędzej. No, więc o to chodzi. Mam nadzieję również, że dźwięk się delikatnie już polepszył. Troszeczkę tu pogrzebałem, wrzuciłem kompresor, więc również powinno być znacznie, znacznie lepiej. Mimo już mi głos jest delikatnie przekłamany, bo jednak trochę tam chrypię jeszcze złapałem przy okazji. Ale powinno być znacznie, znacznie lepiej.
Mój głos nadal powinien być seksowny jak zwykle, moi kochani. Jak zwykle. Zresztą nie tylko głos. Nie tylko głos. Oj. No właśnie, tak samo jeżeli interesujecie się, nie wiem, czy interesujecie to może nie, ale jesteście ciekawi jak wyglądam, no to również czasem zdarza mi się wrzucać jakieś fotki na Discordzie, jak coś remontuję, jak jestem cały upylony, więc tam również możecie zobaczyć jak wyglądam, jak wygląda Shiro. Ale oczywiście raczej nie oczekujcie tego, że będę się pokazywał na nagraniach, bo jest to dla mnie po prostu niewygodne. W tej chwili siedzę, wiecie, w piżamce, bez problemu sobie to nagrywam, no bo mam dzisiaj troszeczkę czasu. Jest w ogóle niedziela, mam trochę czasu, więc stwierdziłem, że porobię sobie lekki zapas. Przy okazji dla wspierających, po to, żeby mieli też co oglądać. Ale i właśnie dla was, bo no bo ostatnio troszeczkę z tymi odcinkami no przesadziłem. 3 dni to jest naprawdę jak dla mnie, jak na mnie. O, exacto identyczne, na to czekaliśmy. Jak na mnie jest to dosyć długo. Ja naprawdę nie jestem przyzwyczajony do tego, że zostawiam was bez odcinków. I poniekąd mnie też to boli, no bo to jest jakby nie patrzeć 2,5 roku mojej jakiejś pracy, którą w sumie no zostawiam. Zostawiam, bo robię co innego. No czy byliśmy? Nie wiem. Dlatego po prostu nie lubię zostawiać bez odcinków. Krótki, bo krótki, ale zawsze żeby jakiś był. Na przykład z Planet Craftera, mimo już wiem, że Planet Crafter, no w tej chwili na przykład widzicie, no latamy, gadamy sobie i tyle, nie? Aczkolwiek, no zawsze ten odcinek jak nawet jest, że tak powiem, nudny, byle jaki, ale jest. Ale jest i no to jest dla mnie dosyć istotne. To jest dla mnie dosyć istotne, że mam z wami jakąkolwiek tą dzienną komunikację, bo poniekąd za wami trochę też tęsknię, kurczę, trochę tęsknię za nagrywaniem odcinków. Więc to też nie jest tak, że to jest jakieś moje altruistyczne podejście w waszą stronę. Podlizywanie się do was, że nie nagrałem odcinków, a chcę. Tylko po prostu mi, no, zdeczka tęskno, bo nie mam się gdzie wygadać. Ostatnimi czasy naprawdę, no wracając z pracy i podchodzenia z jednej pracy do drugiej, czyli od pracy zawodowej do pracy takiej domowej, totalnie domowej, no jednak nie mam z kim pogadać. Na Discordach się dosyć mało wypowiadałem ostatnimi czasy, nie było mnie też na głosówkach. To nie było dla mnie dosyć fajne. Zostaje mi tylko komunikacja właśnie z wami na odcinkach, ewentualnie komunikacja tekstowa na Discordzie. To nie jest w moim stylu. Znaczy lubię pisać. Lubię pisać, nawet chyba czasem wolę pisać niż rozmawiać, ale jednak ta komunikacja werbalna, głosowa, werbalna. Werbalna to jest chyba ruchowa. Może pamiętam? Kurde, nie chcę się wygłupić teraz. Głosowa, tak czy inaczej. Jest dla mnie dosyć istotna w naszym położeniu. Więc fajnie czasem z wami pogadać. Nawet jeżeli to jest wzdeka, takie gadanie do siebie, to daje mi to poniekąd radość. Dobra, no nie mogę znaleźć tych kurczę koordynatów kolejnych. Tu zaraz będziemy mieć teleporter. Myślę, że się oczywiście cofniemy do tego teleportera. No na tym 3 punkty. Zobaczcie, że ja nawet tych punktów, które już odwiedziłem, nie mogę znaleźć, to dopiero jakichś nowych. Teoretycznie nawiki są w razie czego punkty, gdzie one są. To, że Shiro powiedział. To, żeś powiedział. No, ale są takie punkty. Dobra, zobaczmy ekstraktor genetyczny. Gdzie on jest? Syntezator genetyczny, ekstraktor genetyczny. Umożliwia ekstrakcję genów z wielu żywych istot. Dobrze przeczytałem? No dobra, ale widzę, że to możemy w ogóle postawić tak tu. Jak to wygląda? Z tych przedmiotów możesz wyodrębnić cechy genetyczne. O kurka wódka. O ja pierdzielę. Bioluminescencja. Możemy geny wydobyć z tego. O, zarąbiste. Kolor A, kolor B, kolor... Kurde, czy tego mamy od cholery tu? O ma. Dobra, tu mamy te ekstraktory. Tu mamy syntezatory i ekstraktory. Co potrzebujemy? Mamy w tej chwili cechę genetyczną. Gatunek. Czy my tu gatunek możemy? Możemy. Gatunek możemy z robaków ogarnąć.
Z motyli możemy ogarnąć kolor skóry. Wzór skóry i kolor. A i B pewnie, tak? Tylko A. Tylko A. Z ikry kolor B. Larwa pszczoły. Mamy gatunek. Dobra, to myślę, że tutaj jest larwa pszczoły. A co mi tam? A co leci? Mamy cechę genetyczną gatunek. Dobra. A tylko... No właśnie, bo coś już miałem. Farma motyli P2, spoko. My potrzebujemy kolor A i kolor B. I potrzebujemy motyla. I potrzebujemy ikry. Ikry, ikry. Ikra buju. Możemy wziąć buju. Teraz trochę żałuję. No jak spada? To 8 chyba. To chyba 8. Dobra, idziemy na górę, bo tu chyba były gdzieś bla 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 ikra, larwy, larwy motyli mamy. 230. No trochę to zrąbałem, moim zdaniem, bo miałem tego sporo. Miałem tego sporo i to wszystko wyjebałem. Czy jestem na siebie zły? No nie, no bo nie wiedziałem, że to działa. Każdemu się zdarza, że tak powiem. Trudno, myślę, że i tak damy radę to sobie ogarnąć. Ważne, że to szybko mniej więcej trwa. Bardzo fajnie, cecha genetyczna jedna. I krabuju nie ma? Ulani... Naprawdę? Czy wy sobie żartujecie teraz ze mnie? O matko. I to plankton A, B i bla bla bla. Dobra, może być A. Tam był mutagen P3, tak? I nawóz pewnie. Ja. Yeah. No, co ja mam powiedzieć? Co ja mam powiedzieć? No wyszło jak wyszło. Wyszło jak wyszło. Czasem tak bywa, moi drodzy. Tyle. Aluminium sobie poleciało? Poleciało. Okej, okay, myślę, że możemy to już włożyć. Wariant. Cecha genetyczna. Chciałbym na przykład mieć jeszcze bioluminescencję, tak? Zielony kryształ albo fioletowy. Ale tak mamy chyba sporo. Kwarc, magnet. Dobra, to jest to. To jest to i bawimy się w nowe życie. Uuu, i to jest piątka. Ciekawe, co to daje ogólnie. No daj mi to, daj mi to. Uuu, będzie świecić. Rozmiar. Prowios, ikra prowios. No to nas nie boli, bo ta prowios chyba jest nawet tu. Si. Jakie mamy kolory? Mamy kolor A biały i kolor B zielony. No spoko. Przepraszam, spoko. Tylko ja bym chciał jeszcze rozmiar jakiś duży. Gdzie tu jest rozmiar? Kolor, rozmiar. Pospolita i rzadka. Może jakiś wzór? Powszechny skrzek. No ja bym jakiś rozmiar dał. Ja bym jakiś rozmiar dał, bo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać, wiecie, jak to zrobimy na maksa, nie? Podwójka. Rozmiar drugi. Kolor skóry i kolor... A, to nie jest to samo. To nie jest to samo, kochani. Wzór skóry i... Nie. A jednak... wody! Daj mi wody, daj mi wody, daj mi wody! Patrzcie, jestem szybki jak błyskawica. Co tam było? Tak chuj nie pamiętam. Jezu, nie, no pamięć o tej rybki, no mówię, no przed chwilą to patrzyłem, ale się striggerowałem tą wodą i wyszło.
Kolor skóry i wzór skóry. Kolor wzoru skóry. Tu mamy jakiś tam skrzek, nawet powszechny widzę, że coś tam ma. Złoty skrzek jest w ogóle, wow. A chcemy jeszcze kolor wzoru. Kolor wzoru, to było tu. Serena, Imeo i Futura. Już zapomniałem. Imeo. Serena, Imeo i Futura. Rzadka larwa. Rzadka larwa, mutagen, podwaj nawóz. No spróbujmy. Jak się nie spróbuje, to się nie dowiemy. Dobra, a tu jeszcze było coś. Powszechny skrzek. Który był gdzieś tu. Ale my zwierzątko zrobimy. Ło. Tak. Jak nie ma skrzeku? What? Chyba sobie żartujecie ze mnie teraz. Na szczęście wiem, gdzie znaleźć skrzek. Nie wypij. Czapki, gdzie macie skrzek? Nie macie skrzeku? No wiecie wy co? Żartujecie sobie ze mnie? Żaba bez skrzeku, no kto to widział? Kto to widział żabę bez skrzeku? Tam będzie skrzek na 100%. To były żaby imigranci. Przecież nie wchodzę na ten temat. Nie, Shiro. O, dobra. Jest skrzek. Jest skrzek. Mamy to. Teraz w ogóle głodni będziemy. Się kawki napiję. Oj, dobra. Bijcie, zabijcie, ale uwielbiam latę. Co te kurde dzisiaj... Asteroidy tak lecą. Co tu się dzieje? Co tu się od Janie Pawla? Zobaczmy, jaki tam motylek wyszedł. Pewnie jakiś do dup. Serena. Kurwa, 1200%, aż... Troszkę boli serduszko. Dobra, cecha genetyczna, kolor wzór skóry i wzór skóry. Mamy to wszystko. Parą. Craft your first DNA sequence. DNA stworzenia. Mnożnik zwierząt 1000. Włóż go do schroniska do zwierząt, by rozmnożyć zwierzę. Dobra. Schronisko dla zwierząt jest tu. Idziemy pierwsze zwierzę ogarnąć, ale się jaram. Jaram się jak cholera. Po prostu nie mogę się doczekać. No jak niski, wysoki, nie kłam. Schronisko dla zwierząt tu nie można postawić. Wow. Ale walło. Ale to było dobre. Pierwsze zwierzątka, mamy to. Mówiłem, że będziemy mieć zwierzęta. To co? Wrzucamy? Nie patrzymy? Zostawcie lajka, pamiętajcie. Jakie słodkie! Jakie słodkie! Wód? Wzrost 30%, gatunek drugi. Wow, jakie zarąbiste. Mogę cię zabrać? Mogę cię pogłaskać? Wow, mogę go pogłaskać. Jaki śmieszny. Gdzie ja tu teraz zostałem? Chyba tak. Ten zarąbisty jest. A jak ten twój głód? Czy ja mam tu jakiś karmik do zrobienia? Gabloton na żaby. No dobra, to spoko. Karmik na zwierząt. Postawmy to tu. I tu chcemy mieć zapotrzebowanie w... No właśnie w co? Pszenicę. Tak? Tak. Tu ma być pszenica. Leci rakieta do góry? Leci. Dobra, mamy pierwsze zwierzątka. Myślę, że trzeba mu zrobić jeszcze kompanów. Trzeba mu zrobić kompanów, żeby nie czuł się samotny, jak my na tej planecie.
Tylko, zanim to zrobię, to żeby on nie zdechł z głodu, to być może ją stać. Wiecie, co mi się wydaje? Że właśnie się gra odbugowała. Takie mam wrażenie, że się właśnie gra odbugowała. Jeżeli tutaj będzie teraz zboże, a jest pszenica raczej nie zboże, to gra się w tej chwili właśnie odblokowała. Już wam tłumaczę, dlaczego taki był mój mindfuck. Ogólnie próbowałem te boty zmusić do tego, aby zbierały nam pszenicę. No bo fasole zbierają bez problemu, ale tego już nie chciały. I stwierdziłem, że może być to problem po prostu tego, że te boty nie wiedzą, że ta pszenica w ogóle istnieje, że ona jest tak jakby zbieralna. Ale widzę, że jednak nie. Czy nam coś tu doszło? Nie. Dobra, ale poczekajcie, bo ja muszę sobie na pewno tej pszenicy trochę jeszcze dokupić. Może nie aż tyle. 4 plus 5. Leć po to. Dobra, to poleciało. Mieliśmy kolegę zrobić. I po prostu teraz, jeżeli mamy jakąś tak naprawdę maszynkę, która wykorzystuje to zboże, to on już... inaczej. Skrzynka, która tutaj sobie stoi na przykład, ona ma coś takiego jak zapotrzebowanie, prawda? Jeżeli wciśniemy sobie to zboże zapotrzebowanie, to bot nie widzi tego. On po prostu tą pszenicę nie ma tak jakby wpisaną w kodzie, rząd może to stakować. Ale zasobnik, który potrzebuje tego, na przykład taka maszynka, ona już ma to wpisane w kodzie. Po prostu twórcy nie dopisali odrobiny kodu. Ja nawet to chyba zgłoszę. Bug. Boty nie zbierają. To była pszenica? Chciałem sobie przy, ale nie. Do kontenerów oprócz maszyn do tego stworzonych. Dobra, feedback wrócony. Feedback stworzony, zrobiony. Tylko właśnie, no musimy zrobić jedzenie. Musimy zrobić kolejny wariant tego naszego przyjaciela. Weźmy sobie więcej tego żarcia. Czemu ja tego żarcia po prostu nie wezmę sobie więcej? Nie wiem, ze dwie sztuki. A, bo klikam K i mi się wszystko stakuje. Dobra, to wszystko wyjaśnia. Zróbmy sobie kolejnego stworka. On nie musi być taki sam. Ważne, żeby miał ten sam gatunek, tak? Kolor A, kolor B. To się robiło z koloru A. To jest kolor A. Kolor B możemy zrobić z różnych roślinek, a tych roślinek mamy tu sporo. Tych roślinek mamy tutaj sporo, więc to jest akurat no problem. Powiem więcej, nawet wezmę... Gdzie mam złote nasionka? Nie mam złotych nasion. A to dziadostwo. Co się stało z złotymi nasionami? Ja gdzieś to wyrzuciłem. Może są tu? Nie. Jest powszechny skrzek, który gdzieś zgubiłem. Dobrze wiedzieć. O, te larwy się przydają. Na pewno te złote nasiona gdzieś wrzuciłem, tylko nie wiem jeszcze gdzie. One gdzieś są. Nawet ostatnio je zbieraliśmy, z tego co pamiętam. No właśnie, tutaj są. Tak mi się wydawało. Więc dobra. Syntezacja będzie tego nawet więcej. No można zrobić to tak. A z tego jest bioluminescencja. I tu jest tylko jedynka, zobaczcie. Zobaczymy, czy jak wezmę tamten kwarc fioletowy, to czy wyjdzie piątka. Bo rozumiem, że piątka to jest najlepszy, tak? Albo najgorszy, bo tak też może być. Też tak może być. Tego nie jestem pewien. Zaraz to zobaczymy.
Jak widzą dwie piątki, znaczy, że tak, każda ma swoje najlepsze cechy. Chyba, że cecha pierwsza jest najlepsza. No bo zobaczcie, zróbmy sobie to, tylko to nam da kolor, tak? Tylko i wyłącznie. No to nie za bardzo. No nie za bardzo. Ze skrzeku kolor wzoru skóry. Kurde, tu jest tyle kombinacji. Wezmę piątkę. A wiecie co? Ja mam inny pomysł. Jak się może poradzić na krześle? Ja mam inny pomysł. Wiem, że być może będzie to marnotrawstwo. Nie przeczę. Być tak może. Ale chcę zobaczyć, czy to piątka jest najlepsza, czy jedynka jest najlepsza. Kolor A mamy. Bo kolor A skąd ja wziąłem? Z Tuska możemy wziąć kolor B. Dobra. Kolor A nie wiem skąd wziąłem. A, wiem. Przepraszam, wiem skąd wziąłem. Wziąłem z tego. Z pęga. I zróbmy sobie. No i mamy, tak? Może jest rząd 1000%. Okej. Tam też nie był 1000%? Nie, tam był 1200, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje. Zapnijmy sobie. Tamten był chyba 1200. Ale pewny nie jestem. Ręki sobie też uciąć nie dam. Jest tu zwierzaczek. Zobaczmy, czy teraz jak go pogłaszczamy. Tak, cechę genetyczną mamy. Czyli z niego... Bioluminescencja siódma. Czyli piątka nie jest najlepsza. A, zobaczcie. Mamy kolejnego stworka. On jest już żółty. On jest troszeczkę brzydszy, moim zdaniem. Nowy schemat larwa. I wydaje mi się, że on jest mniejszy. Taka większa kolejna. Wód. Wzrost. 35. Okej. No coś tam mamy. Mamy gatunek 3. No wydaje mi się, że czym wyższa, tym lepsza. Ale może się mylę. Może się mylę. Może czym wyższa wcale nie znaczy, tym lepsza. Trzeba byłoby teraz zrobić bioluminescencję na tych samych, ale nie mamy nawet tego samego gatunku w tej chwili. Mamy inny gatunek. Nie wiem, w co celować. Nie wiem, jaki będę miał target tak naprawdę. Możesz? Dziękuję. Bioluminescencja 7. Gatunek trójka wyższy. Znaczy, wiecie co, tak naprawdę... tak naprawdę... To mi to nawet lotto. To mi to lotto pod tym względem, że tak naprawdę... Mnie to nie boli. Czy teraz będzie wynik na przykład... Jeżeli teraz wynik będzie niższy, to znaczy, że czym wyższy ty punkt, to znaczy, że jest gorzej. I że celujemy tam w jedynki, ewentualnie nawet zero, jeżeli takie coś istnieje. Bo tutaj na przykład wyszła tutaj zerówka, czy jedynka, przepraszam, z tego złotego nasionka. Więc być może jednak czym niższy, tym lepszy. Czym wyższy, tym gorszy. Ale... No właśnie. No właśnie, zobaczymy, co nam teraz wyjdzie. Potrzebujemy koloru A. Kolor A był z motylków, tak? No, chyba tak. Zwróćmy sobie jakiegoś motyla. Znowu potrzebujemy rzadkiej larwy, której... A nie, mamy. Agen P2. I potrzebujemy nawozów. Pyk, pyk, pyk. Badanko. Pyk, pyk, pyk. I badanko. Dobra, to się zaraz tam pięknie zrobi. Te jedwabniki cały czas tu ładnie pracują. Cały czas tu ładnie pracują. No i zobaczymy, co w trawie piszczy. Co w trawie piszczy. Co my tam będziemy mieć. Ile procentowo nam to wyjdzie. Bo naprawdę to jest teraz masa kombinacji. Tokeny na to teraz rosną. Ile my ich mamy? 19400. Nie wiem, czy nawet mi przypadkowo
Nie, jeszcze chyba nie wróciło. Ile tam jest? 102 sekundy. No to już niedługo. To już niedługo. Jestem ciekaw, czy one się będą rozmnażać, te nasze zwierzątka, czy my będziemy musieli non-stop, tak jak zazwyczaj, cały czas je rozmnażać sami. To by było trochę słabe, moim zdaniem. 53, 7, 0, Serena. Nawet wyszło idealnie, bo Serenę tak samo mieliśmy ostatnio. Nie mieliśmy ostatnio Sereny. Mieliśmy Pęga. Serena idzie ze wzoru skóry. Kurwa. Nie to chciałem. Zwykły mutagen mi jest potrzebny. Mutagen zwykły był gdzieś tu. W ogóle mnie pesy jakoś dziwnie spadają. Co się dzieje? Gro, co się dzieje? Tu też była ta larwa lepsza. Napęga. Rzadka larwa. No i tu chyba zrodził się problem, bo my tej larwy nie mamy. Shit. Niedobrze. Niedobrze, bo nie mam tej larwy. Potrzebuję jednej rzadkiej larwy. Czy my coś tu znajdziemy? One zaraz się zaczną respić, więc spokojnie. Zacznę chwilę poczekać. Ale mnie też czas tu trochę goni, bo jest już 36 minut odcinka. A ja bym chciał to jednak dzisiaj jeszcze wam wypuścić. O, już się pięknie larwy nam spawnują, ale to nie jest ta larwa. Ona jest ciemniejsza. Pani larwo, proszę się pokazać. Proszę mi się, pani larwo, pokazać. Nie chcę pospólstwa. Elite. W ogóle FPS-y naprawdę spadają już teraz. Za dużo tego tutaj lata. No cały czas rzadkie larwy, ale nie takie, co chcemy. Czemu te larwy się nie chcą zrespić? O nie! Spadłem do wody. Naprawdę jestem pełen podziwu dla twórców. Dla twórców z Midju Games, bo to chyba są ci twórcy, tak? Że zrobili grę w sumie bardzo prosto. Bo tutaj tak naprawdę ta cała terraformacja to jest w większości, nie mówię, że wszystko. W większości są to po prostu, no nie wiem, tak jak woda, ona się skaluje, nie? Ona się podnosi do góry i tyle. I na przykład mamy jakieś tam liczby procentowe i z względem tych procentów wszystko się podnosi. To nie jest trudne do zrobienia. Naprawdę ja byłbym w stanie bez problemu powtórzyć te skrypty, które oni tutaj zastosowali. Serio, napisałbym bez problemu własne i nie byłoby żadnego problemu. Ale nikt do tej pory nie wpadł chyba na właśnie taki pomysł, żeby to w ten sposób wykorzystać. Jasne, tak jak były, nie wiem, w The Raft. Dobrze kojarzę, The Raft, chyba tak. Były na przykład takie sposoby, że palma, która sobie rosła na przykład na trawie, ona też wykorzystywała na przykład względem czasu procentowo skalowalne drzewo, nie? Czyli tam był 1%, to tam miało scale 0.1, aż do po prostu jedynki, to sobie po prostu rosło względem czasu. To było cały czas używane, ale tutaj gra po prostu stworzyła masę skryptów, bo tu nie jest jeden skrypt, który tym operuje. Tu jest setki skryptów, które każdym tym aspektem jakoś sterują, nie wiem, poziomem wody w pierwszym tam targecie. Cały czas ten skrypt delikatnie to podnosił. My to widzieliśmy, że to po prostu było może nie na update'cie zrobione. Osoby, które kojarzą Unity, na pewno wiedzą, o czym mówię. Ale na jakimś numeratorze czy coś takiego, to było non-stop zrobione, że cały czas to rosło. I naprawdę nie wiem, jak oni to zrobili, że ten kod gry nie jest jak spaghetti. To jest naprawdę bardzo rzadko do spotkania, że naprawdę, no bo ta gra chodzi dobrze. Chyba szewrona. Szewrony my w ogóle jakoś mieliśmy? Kolor A. Jestem skłonny zaryzykować, no trudno. Szewronę. Sereny. Tej sereny to ja nie chcę. Szewronę. Kolor A. No dobra, niech tak będzie. I zobaczymy. 1000%. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie to działa. Cały czas jest 1000%.
Nie wiem dokładnie, co trzeba, żeby zwiększyć ilość procent, że tak powiem, do dalszych tych zwierzątek, żeby dawał więcej. 40%, 35%. Ale to jest malutki. Ten jest malutki, cecha genetyczna, cecha genetyczna. Widzę, że kolorek nam ładnie wpadł. Ooo! O kurde, jakie ładne! Ja wam powiem szczerze, kiedyś jak no, byłem XX lat młodszy, gdzie Unity tak naprawdę dopiero wchodziło, kiedyś również próbowałem zrobić grę Survival. I ta gra nawet miała ręce i nogi. Ale nie mogłem sobie poradzić z AI zwierząt, z poruszaniem się zwierząt. Bo te zwierzęta chodziły w tak dziwnych kierunkach, jeżeli były dorobione na przykład pozycje przez random gen, że to jest porażka. I one cały czas mi uciekały gdzieś, daleko poza mapę i nie mogłem sobie z tym poradzić. I w sumie głównie przez to również przestałem tą grę jakiekolwiek tworzyć. Więc jestem przede pełen podziwu, jak to głupie AI, chociaż widzę, że to, no to jest głupie AI. Zobaczcie, on powinien sobie stanąć, nie wiem, zobaczyć, popatrzeć na nas, że my stoimy i tak dalej. Ale on idzie. Jakbyśmy zrobili na przykład to gdzieś blisko skały, on by mnie wypchał bez skały bez problemu. Bez żadnego problemu nie byłoby gadania. Więc no, ja sobie z tym nie poradziłem. Miałem z tym mega problem. Więc jestem naprawdę bardzo pod dużym wrażeniem, jak sobie twórcy z tym poradzili. Chociaż to pewnie nie jest trudne. Ale mi się nigdy nie udało tego w żaden sposób odwzorować. Odwzorować w żaden sposób. I nie udało. A teraz po prostu jestem deweloperem. Jestem deweloperem programów wewnętrznych w mojej firmie, w której pracuję, więc. I nie tylko, i nie tylko, i nie tylko. Dobra. To już mamy. O, tu jeszcze jeden robak, panie robaczku. Myślę, że możemy spróbować jeszcze zrobić inne rzeczy. Inne myszki, które tam są. Bo widzieliśmy, że tych gatunków może być sporo z robaków nawet. Do tej pory mieliśmy gatunek chyba pierwszy i drugi. Tego co pamiętam. Chyba ta. A tu gatunki mamy tak, z pszczoły. Z pszczoły mamy na pewno jeden. Z jedwabnika nie mamy. Tego robaka pewnie też nie ma. Tego jest rozmiar. A Ej, no to ja to wypierdzielam wszystko i robimy. I się bawimy. Tu już trochę to trwa. Dobra, bioluminescencja. Rozmiar. To jest w ogóle trójka. Jedwabniki. A, tylko my nie mamy jedwabników. Nie mamy jedwabników, no tak. Coś pojebało. Powiem szczerze, mi się coś pojebało. Chciałem wyciągnąć jedwabniki stąd. Widzimy, to będzie dosyć easy do zrobienia. Nie, nie będzie easy. Widzę, że nam wody brakuje. Zaraz po nią pójdziemy. Dobra, tu się już robi ładnie. No i nam się chyba również już ten... ta rakieta już chyba nam wróciła. Więc oczywiście sobie zaraz pójdziemy tam. Ja mam miejsce, mam miejsce. Rakieta nam wrócił. Pszenica jest. Bardzo dobrze. Tylko tak, no, teraz będzie nam brakować pszczółek. Teraz nam będzie brakować pszczółek. Będzie nam tego brakować na 100%. No coś leci. I to są chyba lasery. Si. To są lasery. To są lasery. Jak to dziwnie wygląda. Ładnie, ale dziwnie. Co tu się dzieje? Pszczoła wyszła, nie chciałem pszczoły. Ja nie ciął, ja nie ciął.
lagi mam. Halo, gro. Proszę przestać FPS. Ile mam FPS-ów? Co tu się od Janie Pawla? No i tam je pszczołę. To blota, w ogóle tego blota to moim zdaniem niepotrzebne. To jest jedna z rzeczy, która naprawdę jest dosyć istotna. Tak samo łóżko. Kurde, wiecie co? Chciałem pójść zobaczyć również... Teraz była chyba noc. Chciałem pójść zobaczyć, czy naprawdę to jest bioluminescencja w tych stworkach, no ale nie mogłem tego zrobić, bo tutaj tam lasery strzelają. Kupa straszna. Ciekawe, że tam zwierzątek nie pozabijało. Nie kliknąłem badania. Niech mnie szlak trafi. Dobra, oczywiście chciałem jeszcze tą zewnętrzną farmę, tylko żeby zrobić zewnętrzną farmę, to ja potrzebuję pszczół. A z tymi pszczołami jest o tyle problem... Mi się ich nie chce robić, bo żeby to naprawdę było zrobione tak, jak wam kiedyś mówiłem, że klikamy, zrób i tyle. Ja bym tego miał od groma, ale że my musimy no, każde tak klikać i klikać i klikać, to mnie to trochę irytuje. Naprawdę brakuje mi tutaj tej automatyzacji pod względem robienia owadów. Ogólnie wszystkich tych zwierzątek, bo to jest no, problematyczne. To jest mega problematyczne. Powiedzmy to. Możemy kliknąć w ten sposób. I krabują sobie poleciała, Tusk sobie poleciał do Brukseli. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że był bardziej żywy, przegadany niż ostatnio, bo ostatnio to były takie nudy, że tam chyba 6 świetnie tylko wleciało. No ale czasem tak i bywa. Czasem tak i bywa, no ja nic na to nie poradzę. Jestem ciekaw, czy na przykład teraz jak postawimy sobie jakąś skrzynkę, nawet taką zwykłą głupią, o, tyk, i zrobimy tutaj kolekcjonowanie zboża, zapotrzebowanie w zboże. Where is it? Tu jest. Nice. Teraz działa. Odblokowało się. Nie wiem dlaczego teraz to działa. Wcześniej nie działało na pewno, bo miałem nawet skrzynkę na zboże i to na 100% nie działało. Zresztą z tego co pamiętam, to ta skrzynka nawet chyba jest na górze. Arby to na dole było. Pszenica. What? Zaczęło to działać. Zaczęło to działać. Zobaczcie, że kakao nadal nie jest zbierane. Albo ja to po prostu wklepywałem. Nie, to ja to wklepywałem. Ale to na 100% nie działało. To na 100% nie działało. Było na odcinku, było widoczne. Nie działało. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Być może wysłałem tylko reporta niepotrzebnie, no ale trudno. Lepiej wysłać niepotrzebnie niż nie wysłać w ogóle. Dobra, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, zapraszam was na naszego Discorda do dalszej komunikacji i być może jakiś giereczek, bo dzisiaj pewnie sobie coś pogramy jeszcze. Chociaż jakby to już oglądacie, to pewnie albo jest po grze, albo jest w trakcie gry. Więc wbijajcie śmiało, trzymajcie raz jeszcze, no i co? Do następnego odcinka. Hej, hej!